Iwona Gilarska z wykształcenia jest tancerką, choreografką, z zawodu nauczycielem tańca. Występowała na scenach polskich m.in. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu czy Krakowie, ale także na scenach międzynarodowych. Taniec fascynował ją już od najmłodszych lat. Celem dzisiejszych warsztatów jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, bo taką rozbieżność wiekową mamy, uświadomienie tak zwanego, ja to nazywam abecadła ruchowego, czyli z jednej strony ustawienie ciała, jak gdyby gdzie poszczególne części ciała się znajdują i jak one się mają do ruchu, czyli przepływ energii i dynamika, które są jak gdyby dla mnie najważniejsze w pracy z ruchem. Warsztaty taneczne odbywały się w Lęborskim Studiu Tańca Brawo Piotra Zagrodnika, w czasie których młodzież miała okazję nauczyć się nowych, jeszcze do tej pory nieznanych im technik. Taki krótki warsztat, 3-godzinny, no nie jest w stanie człowiek przekazać wszystkiego, prawda? Ale staram się posiłkować kilkoma technikami i pokazać im, że jak gdyby no nie jest tylko funky, hip-hop, czyli te techniki, które są modami tanecznymi, które często tuszują braki techniczne, bo dynamika powoduje, jest to niezauważalne, ale właśnie zwrócić uwagę na to, że jest taniec klasyczny, który jest bazą dla każdej formy tańca. Mimo zmęczenia uczestnicy nie dawali za wygraną i pod koniec prawie perfekcyjnie wykonali cały układ, z czego bardzo cieszyła się choreografka. Nie sposób jest ogarnąć wszystkich razem, bo dla mnie też jest ważne w tym wszystkim, żeby jednak coś wyciągnąć z nich i żeby zauważyć jedną czy tam dziesiątą którąś osobę, a przy ilości 40 nie jest to łatwe, aczkolwiek no, przy podziale grup zdaję egzamin. Z poziomu, który zaprezentowali podopieczni ze studia Tańca Brawo, cieszy się również ich nauczyciel, chwaląc te osoby, które dały się zauważyć szczególnie. Warsztaty oceniam pozytywnie. Pani Iwona Gilarska spisała się bardzo dobrze. Poprosiłem ją, żeby z dziećmi popracowała nad techniką taneczną, nad ustawieniem ciała w przestrzeni i myślę, że wykonała to w 100% i że dzieciaki zastosują to w przyszłych układach, które będziemy robić wspólnie.